Dzień dobry dziewczyny, witam się z Wami ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem Sinsay. Mam tutaj trochę nowości i powiem Wam, że to są dwa zamówienia, bo ostatnio zamawiałam pierwsze, to było to moje właśnie zamówienie, gdzie zamawiałam sobie właśnie między innymi spodnie, które już Wam pokazywałam i jestem w nich totalnie zakochana. Domówiłam drugie zamówienie ze spodniami o rozmiar mniejszy. Jednak w tej 40 czuję się najlepiej, więc żeby nie przedłużać, przechodzimy do zamówienia. Teraz w ogóle zauważyłam, że wraca moda. Zresztą ja już to widziałam wcześniej, natomiast teraz w sieciówkach są wszystkie tego typu ciuchy, które ja nosiłam za nastolatki, czyli duże spodnie, takie spodnie typu szwedy, cargo, dzwonowate. No, wraca moda, ja jestem totalnie zauroczona właśnie tą modą. Wiadomo, że nie wszystko pasuje do danej sylwetki, natomiast no, mam tutaj kilka perełek, więc może przechodzimy. Więc zaczynamy. Na samym początku będę Wam tutaj pokazywać tak ciuchy w ręce, później oczywiście wszystko sobie przymierzymy. Dobra, to są spodnie, które już Wam wcześniej pokazywałam. To są spodnie, te takie a la dzwony. Ja je zamawiałam właśnie na Sinsay w rozmiarze 40. Niestety tu 40 w biodrach jest super. Byłam u krawcowej już i ja je sobie tutaj zwęziłam, bo mi strasznie w talii odstawały. Więc mam takie oto spodnie, one są chyba jeszcze dostępne, to są zwykłe takie spodnie z wyższym stanem właśnie na guziki. Jeans bardzo fajny, także no, jestem zadowolona. Zauważyłam w ogóle, że przestawiam się na takie właśnie luźniejsze spodnie. Zresztą nawet w tych setach sportowych zapewne widziałyście, że jednak częściej sięgam po takie luźniejsze po prostu ciuchy. Także mamy te pierwsze spodnie i spodnie, o których Wam mówiłam, one są tam. Dobra, ale ja je tutaj wyciągnę. To są właśnie te spodnie. One nazywają się Wide Leg. Te są w 38 rozmiarze. Zamówiłam właśnie dla porównania, jednak 40 jest lepsza, bo jest bardziej luźniejsza. Tak jak tutaj ta 38 na dole od ud jest spoko, to niestety na brzuchu i biodrach mnie dosyć mocno ciśnie, bo ten jeans praktycznie nie jest w ogóle elastyczny. I to są takie długie, szerokie spodnie tutaj z takimi dziurami. I to mi się podoba w 40, że jak zamówiłam sobie właśnie tą 40 na samym początku, to one są takie długie. A te, przez to, że są z wysokim stanem, no to one tak nie są aż tak długie i to mi się aż tak nie podoba. Natomiast szwagierka będzie mierzyć te spodnie, bo też jej się podobają i być może sobie je weźmie. Mamy tutaj też sukienkę. Zamówiłam sobie tą sukienkę, bo chcę ją zmierzyć do kozaków, które sobie, właśnie nie sobie, może mąż mi kupił, o tak, bo mi się strasznie spodobały i zamówił mi je. Sukienka prezentuje się w ten oto sposób, totalnie moje kolory, czyli takie neutralne, ziemiste barwy. Sukienka ma długi rękaw, ma tutaj paseczek i ma, jest taka fajna frywolna, rozkloszowana, zapinana guzikami po samą szyję. O, coś takiego i powiem Wam, że naprawdę bardzo jest fajna. Także zaraz będziemy mierzyć i jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Jeżeli jesteśmy, już wspomniałam Wam o butach, to w sumie tu mam dwie pary butów w tym zamówieniu, ale te na pewno sobie zostawiam. To są kowbojki, które ja już mierzyłam stacjonarnie w sklepie i muszę Wam powiedzieć, że totalnie jestem w nich zakochana. Bardzo mi się podobały te w kolorze srebrnym, bo są też w kolorze srebrnym. Niestety, no srebrny nie założymy do wszystkiego. Czarna, klasyka, bardzo ładnie skrojone, bardzo niski obcasik na takim stabilnym słupku, przez co niesamowicie wygodnie się w nich chodzi. Do spodni, do nawet, słuchajcie, leginsów i jakiegoś wielkiego swetra, do sukienki. Super. Dwa trencze wzięłam w rozmiarze 38 i 40. Zawsze mi się podobały tego typu płaszcze, natomiast powiem Wam szczerze, że ja już go sobie przymierzyłam. To nie są moje klimaty, ja je będę zwracać. Trench jest naprawdę bardzo fajny, w taki, chociaż kolor może mi się nie bardzo, bardziej bym szła w taki lekko beżowo-szarawy. Fajny, taka podwójna no, podszewka, trench jak trench, ten jest akurat w rozmiarze 38, tutaj ma takie klapy. I przechodzimy dalej, mam tutaj piżamkę. Strasznie mi się ta piżamka spodobała, ona jest bawełniana, co myślę, że jest ogromnym plusem. Mamy krótkie spodenki i mamy
koszulkę właśnie o taką, z taką różową, fajną lamówką. Ja mam w rozmiarze L i tą piżamkę myślę, że na pewno sobie zostawię, bo bardzo mi się podoba. Pamiętacie, że ja nieraz Wam pokazywałam właśnie piżamy z Sinsay i często było tak, że te składy były takie sobie, a tutaj dziewczyny mamy bawełnianą piżamę, więc do spania naprawdę idealnie, przepuszcza powietrze, nie pocimy się, a czarny to ja uwielbiam, bo wiecie, że ja się samopalaczem smaruję, więc no nie ma bata, żeby te piżamy pięknie wyglądały cały czas. Także o, czarna piżamka, będzie fajnie. Dalej mam koszulę, ponieważ nie ukrywam, że zamówiłam też trochę ciuchów pod rolki, żeby stworzyć jakieś fajne stylizacje, żeby Was zainspirować. I to jest zwykła biała koszula, która czuję, że ma poliester, bo jest tak śliska, że raczej tak śmigać w niej, ale mam wizję na fajną stylizację, więc jestem bardzo ciekawa, co o niej powiecie, jak ja tą stylizację po prostu stworzę. Także odkładam koszulę i zaraz będziemy coś działać. No i właśnie do tej koszuli dobrałam sweterek. To jest taki prążkowany sweterek, o widzicie tutaj w serek, rozmiar M, bardzo długie rękawy i kurde, wiecie co, zamówiłam te rzeczy i boję się, że zostawię sobie za dużo rzeczy i kurde, będę płacić hajsy, ale ten sweterek bardzo mi się podoba, ja uwielbiam takie właśnie na jesień fajne prążkowane i taliowane ciuchy. Zobaczcie, rękawy są dużo dłuższe niż tutaj, więc coś czuję, że ja się w tym sweterku po prostu zakocham. Drugi sweter, jaki wzięłam, to jest o taki, w takim pudrowym, fajnym kolorze. Fajny materiał, tu też mamy poliester, podejrzewam, akryl i te sprawy. Natomiast to nie jest takie nieprzyjemne dla ciała, że na gołe ciało jak najbardziej to możemy założyć, żeby przewiew jako tako był w rozmiarze M i to jest taki oversize. No kurde, też mi się podoba. Dobra, zbliżamy się do końca. Jak jesteśmy przy jesieni, to mamy oczywiście ramoneskę. Nie wiem dlaczego wybrałam sobie ze złotymi tymi zamkami. Wydaje mi się, że chciałam ze srebrnymi. Nie dam sobie ręki uciąć. Fajna, tutaj z paskiem na dole. M-ka będziemy mierzyć. Słuchajcie, dwie pary spodni, tak, czarnych. Jestem w jednych zakochana, ale je odsyłam, bo no niestety materiał jest taki bardzo sztuczne. To są spodnie cargo, właśnie takie z wysokim stanem, zapinane na szlufkę. Zresztą widzicie, że ten materiał się dosyć świeci, więc on jest sztuczny. Mamy kieszenie tu po bokach. Portki są, patrzcie, mocno szerokie. Drugie spodnie to są takie jakby cygaretki, bardziej eleganckie. Tutaj mamy gumkę w tyle, w przodzie nie. Mamy miejsce na pasek, kieszonki z lekkim kantem. Do stworzenia właśnie jakiejś fajnej stylizacji. Powiem Wam, że tego typu torebki, takie jakieś neonowe albo właśnie wyróżniające się na tle wszystkiego, świetnie dopełniają i uzupełniają zwykłą, basicową, czarno-beżową, powiedzmy nawet, stylizację. Ja lubię takie torebki i ogólnie od dłuższego czasu jestem zauroczona w takich niewielkich torebkach i częściej sięgam po takie małe torebeczki. Ona ma oczywiście tutaj pasek jeszcze w środku, srebrny, bardzo sztywna, ale no podoba mi się. I buty, drugie buty jakie wzięłam, to są słuchajcie, takie oto. Niesamowicie spodobał mi się ten obcas. One są na takiej platformie wyższej, więc one są, nie są aż tak wysokie, na jakie wyglądają. Powiem Wam, że miałam je na sobie już, tutaj tak po domu chodziłam chwilkę i naprawdę są wygodne i komfortowe. Natomiast nie wiem, czy ja bym umiała w nich za bardzo prowadzić samochód, bo jednak jestem przyzwyczajona do płaskiego obuwia jadąc samochodem. One są jeszcze w odcieniu beżowym. Powiem Wam, że tego typu buty, ciężkie buty, ja uwielbiam nosić właśnie jesienią, zimą do sukienek, do takich luźnych stylizacji, czyli właśnie nawet grube rajstopy albo leginsy i wielki sweter, to one naprawdę super wyglądają. Także o, takie oto buciki, mierzymy i zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. No i dobrze, tutaj mamy dziewczyny pierwsze zestawienie, jakie sobie wybrałam, czyli ta sukienka, którą możemy zapiąć pod samą szyję, co myślę, że też jest jakieś poniekąd urocze. Ją oczywiście pasuje no, wyprasować, ona będzie wtedy taka bardziej luźna. Rękawy ma długie i tak się prezentują właśnie do niej te kowbojki.
Nie, no muszę Wam powiedzieć, że mega mi się podoba. To są totalnie moje klimaty, takie trochę z pazurem, trochę takie też właśnie dziewczęce. Tak ona się całość właśnie prezentuje katanem, Boże, katanem. Tą kurteczkę oczywiście możemy sobie tu spiąć w pasie i zobaczcie, jak to super, myślę, że naprawdę bardzo fajnie wygląda. Dobra, teraz mamy, nic nie pasuje tak, jak sobie wymyśliłam, że to będzie. Koszula miała być bardziej prosta, a ja widzę, że ona jest taka właśnie oversize'owa. Podoba mi się, że w tej koszuli jest tył dłuższy, natomiast to jest tak śliskie, to jest tak sztuczne, że zaczynam się elektryzować. No tak wygląda ta koszula. Specjalnie włosy spięłam, żeby jakoś to było widać. Rękawy też są takie, widzicie, lekko oversize, a to jest M-ka. A spodnie to są te spodnie cargo i powiem Wam, o, tak, o, wiecie co, ja, mi się podobają ogólnie takie nonszalanckie stylizacje, ale teraz ja wyglądam jak flip i flap, totalnie zaburzona sylwetka. Wiecie, że ja jestem za tym, że jeżeli mamy górę wielką, to dół musi być dopasowany, ale chciałam sobie te spodnie tak zarzucić, no zobaczcie, jakie one są długie. I tak właśnie te spodnie, właśnie do jakiegoś nawet topu, no to już wygląda znacznie lepiej. I mamy but na tym obcasie, to zobaczcie, że ja but mi sięga o akurat palce odbite. No tak to wygląda. Wiecie co, rozmiar mniejszy chyba byłby też dobre, bo by mi centralnie weszły tutaj na talię, widzicie? I dlatego je właśnie też Wam pokazuję, bo same spodnie są w sobie ok. I w ogóle zauważyłam, że teraz z rozmiarówką w Sinsay jest tak, że im większy rozmiar spodni, tym one też są dłuższe. Wiem, że rozmiarówka się zmieniła i kiedyś tak nie było, bo jak były nawet większy rozmiar, to one, to spodnie dane powiedzmy nie były dłuższe, a teraz zauważyłam, że im większy rozmiar, spodnie są dłuższe i tak jest właśnie w tych jeansach. Zarzuciłam też jeszcze na siebie ten trench w rozmiarze M i zdecydowanie stwierdzam, że ja musiałabym mieć S albo XS, żeby on dobrze wyglądał, bo on jest naprawdę duży, to jest M-ka. No, jakbym się zapięła, o to tak dotąd mam. I on jest wielki, także u mnie, jeżeli chodzi o ten trench SK, ale zobaczcie, jak to fajnie, naprawdę podobają mi się takie klimaty, gdzie mamy dopasowaną górę, albo nawet właśnie top, spodnie z wysokim stanem i tu jesteśmy w stanie się po prostu związać fajnie w talii. O, zobaczcie, bardzo mi się tego typu stylizacje podobają, jednak powiem Wam szczerze, że ja się w takich trenchach nie czuję, chociaż może, wiecie co, ja sobie zrobię tak, że zmierzę sobie eskę, jak będę w Sinsayu, żeby zobaczyć właśnie, jak to wygląda, bo to jest taki ponadczasowy ciuch, tylko kolor mi tak za bardzo nie leży, ale dajcie znać, czy Wy byście w takiej właśnie stylizacji wyszły, bo ja uważam, że jest naprawdę bardzo na czasie, także... Ten trench chyba był w ogóle dostępny tylko w tym kolorze. No i tak to właśnie wygląda. Talie nam robi. Tego typu ciuchy robią nam niesamowitą talię. Tak wyglądają właśnie te spodnie, o których Wam mówiłam. To są te 40. Podoba mi się to i słuchajcie, absolutnie nie zwracam uwagi na to, że mi to, nie wiem, deformuje sylwetkę, zaburza, nie podkreśla jej, bo... wcale tego jakoś nie potrzebuję. To jest 40. One tutaj mi tak właśnie delikatnie opadają i powiem Wam, że przez to super wyglądają, bo jak tak sobie siądą, to fajnie tutaj to leży. Są długie, więc takie trochę szurające po ziemi, ale właśnie do dopasowanego topu myślę, że to super wygląda. Założę sobie też jeszcze tą 38 dla porównania Wam pokażę, bo jako tako to są spodnie z wysokim stanem, więc one o tak powinny wyglądać. Ale ja powiem Wam szczerze, że dobrze się czuję, jak one są takie na luzaka. No i tutaj jest ta 38. Widzicie, że tu wszystko już mi za bardzo opina. Przede wszystkim wrzyna się tak właśnie w te boczki. Może i na długość są takie na styk właśnie, że nie szurają, ale tu mi też opina uda, więc powiem Wam szczerze, że jakbym miała wybierać, to jednak wolę te rozmiar większe, żeby one były po prostu takie bardziej komfortowe w noszeniu, bo to jest też taki materiał, który absolutnie nie jest rozciągliwy i wydaje mi się, że w tych, tak jakby mi tu spłaszcza,
W tamtych mam taką swoją poniekąd figurę. Dajcie znać, co myślicie. A sweterek wygląda w ten sposób. Myślałam, że on taki troszkę krótszy będzie. To jest taki właśnie sweterek, który zachodzi na biodra. Rękawy są mega długie i zobaczcie właśnie nawet jak do takich luźniejszych spodni fajnie to wygląda, myślę. I dobra, nawet słuchajcie, jak nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak ciężko jest w tych spodniach buty założyć, bo one tu są w ogóle nieelastyczne. Tak wyglądają buty do tych spodni. No, tamte spodnie są dłuższe, z większym rozmiarem, więc wydaje mi się, że trochę lepiej to wygląda. I tu mamy spodnie, które zamówiłam sobie już jakiś czas temu w Sinsay, ale one też są jeszcze z nowej kolekcji. Takie właśnie lekko dzwonowate, nic tu nie szura. I ja sobie po prostu tutaj dałam krawcowej talię typowo do zwężenia. Aczkolwiek tu jeszcze troszeczkę odstaje, ale gdyby ona mi to bardziej ścisnęła, to ja już bym w niej nie weszła, bo mi się tu przez biodra już i tak muszę, tak wiecie, do góry posuwać. Ale tak wyglądają te spodnie. Bardzo fajna taka sylwetka się robi. Jakiś czas temu mierzyłam tego typu dzwony, to Wam powiem, że takie za bardzo były tu opięte, a wydaje mi się, że ogólnie ten model bardzo fajnie wygląda, także na pewno w nich będę śmigać do jakichś adidasków czy do botek. I jeszcze zarzucę sobie na to ten ostatni sweter, żebyście zobaczyły, jak to wygląda. No i tak wygląda właśnie ze sweterkiem. Powiem Wam, że kolor tego sweterka jest po prostu śliczny. Ja bardzo lubię swetry z takimi długimi rękawami. Założyłam właśnie na takie prawie, że gołe ciało i powiem Wam, że jest bardzo przyjemny, nic nie gryzie. Natomiast tak jak mówię, to jest dosyć sztuczny materiał. No i tutaj mamy jeszcze te cygaretki. Powiem Wam, że takie troszkę też znowuż rozmiar za duże, bo mamy tu gumkę, to ja mogłam sobie wziąć M-ki, bo to są L-ki. Fajne takie o, dotąd. No dobrze dziewczyny, także zobaczyłyśmy przegląd nowości Sinsay. Dajcie mi koniecznie znać, który ciuch jest Waszym typem, co według Was powinnam zostawić, co według Was powinnam zwrócić. Natomiast ja to tak też biorę z przymrużeniem oka, bo to ja mam się w tym dobrze czuć. Ja już mam swoje typy, jestem ciekawa, jakie są Wasze. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o dzisiejszych stylizacjach. I jeszcze zaznaczę, że chyba będę polować na niektóre rzeczy na wyprzedaży. A wyprzedaże tych ciuchów na pewno zaraz się zaczną. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam, bo i tak ten filmik trwa długo. Widzimy się w kolejnym. Buziaki.